Ja mam swą szufladę zamkniętą na klucz, gdzie prócz mnie nie zagląda nikt. W tańcu, czy w sposobie interpretowania, jeżeli to tak można dużymi słowami nazwać, piosenki, to nieodłączną musi być atak epilepsji. Nie wiem, czy pan kiedyś widział epileptyka w ataku? Nie widziałem, ale wiem. To się rzuca na podłogę, na ziemię biedaka i rzuca się, rzuca nim jakaś wewnętrzna siła, nie wiem jaka, wykrzywia się, macha rękami i jest niebezpieczny zupełnie moment, więc tak oni, powiedzmy Holiday czy inni, tutejszy Holiday koszmarny. Johnny Holiday, Francuz. Więc to są epileptycy i wszystko, całe to szczeniactwo imituje go. Bełkotanie, ale to, że oni bełkoczą tak między nami. A nie myśli pani o tym, że to jest jakby ja była inna teraz... epoka i inny styl. Ja ich nie chcę usprawiedliwiać, ja ich też nie lubię. Ja nie mogę, ale po nie, prostu, że to jest ten ja świat. Ja nie mogę nie myśleć, bo ja wiem, że to jest inna epoka. Inny świat. Ja to wiem. Że to tak przyszło. Nie, to tak nie przyszło, to zostało wykalkulowane. Wykalkulowane. Oczywiście, ale jest inna rzecz, że... Już wiem, co chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że to, że oni bełkoczą... Bełkoczą czy bełkocą? Bełkoczą. Bełkoczą. Widzi pan. To, że oni bełkoczą, to jest nawet dla nas, ludzi słuchających, szczęściem. Bo bzdury... Tekstów z kolei. Tekstów, które oni mówią, nie ulega wątpliwości, że będzie nawrót do dobrej dykcji, a to jest moja wielka słabość, do czystego śpiewania, a nie do fałszowania n'importe comment, byle jak, byle... Śmania nuty czystej. Czystej nuty, tego jest... Śpiewak to się nazywa. Oni się wszyscy chcą nazywać śpiewakami, ci mężczyźni, nie wyłączają, nie róbmy tylko ataku na kobiety. Wszyscy ci, którzy mieli jakąś ułomność, zamieniali ją w zabika. Nie, w manierę. Manierę, voilà, zabrakło mi to słowo. W manierę. Zamieniali to i to się nazywało maniera. Za Marleną Dietrich przepadałam, ale lubiłam ją za młodu, kiedy wszyscy za nią przepadali. Ja owszem, Marlena Dietrich to było już jakieś nazwisko, które wzbudzało prawie że dreszczyk. A potem, ale dzisiaj to ja wiem, że to jest naprawdę wielkie nieporozumienie. Nieporozumienie z na przykład z Hanką Ordonówną, to ja już zdążyłam załapać jeszcze w Polsce. Byłam też zaczarowana tą Hanką Ordonówną, a potem tuż przed wojną, niedługo przed wojną, nie pamiętam kiedy, interesuje. Usłyszałam ją pierwszy raz na żywca na scenie. Tam? I trzeba przyznać, że ona ma tak zwane, jak nie wiem jak to się po polsku nazywa, ale Francuzi to nazywają présence, a ma présence. Powab. Dobrze. I powiedzmy, i jeszcze mają Francuzi inne określenie, które mówią elle a du chien. Tego już nie wiem dlaczego to tak nazywają, to ma znaczyć, że ona ma psa. O! Ale to do, dotyczy, ale to już wiemy, to chyba, dotyczy o co chodzi, tylko tak. Kobiet. Elle a du chien. Ona była świetnie ubrana, inscenizacja była dobra. W Warszawie to się... W Warszawie to widziałam ją w Wielkiej Rewi, gdzie ja miałam moje nieszczęsne początki. I co jeszcze? Ładna nie była, ale to nieważne. Na scenie nie widać, z daleka nie widać twarzy, czy jest wielka uroda, czy nie. Ona była dobra, ale jak otworzyła usta i zaczęła miauczyć tym swoim strasznym głosikiem. O Boże, ze mnie opadły wszystkie skrzydła. A to trzeba poświęcić trochę czasu, ale teraz nie mamy na to czasu, żeby oglądać, bo to są bardzo znane nazwiska i nas wozili po Paryżu, takim wynajęli, znaleźli w jakimś muzeum stary konny wóz, taki tramwaj konny i całą bandę artystów, którzy nagrywali w Ducretet Thompson, bo to jest, widzi pan, to jest Nation, to jest ten anioł na Place de la Nation.
to nas wozili takim właśnie konnym autobusem sprzed 100 lat. Czy pani może mi wytłumaczyć, Aida? Aida to siostra Aznawura. U nas jakoś ona śpiewała, ona bardzo krótką miała karierę, miała okropny głos, ale myślała, że wobec tego, że brat miał okropny głos, który mu się zresztą poprawił i że może śpiewać, to nie ma powodu, żeby ona nie śpiewała. Tak, to poprawił, to znaczy Aznawur miał inny głos. Miał inny głos, tak. On duże postępy zrobił. To jest w Sztokholmie właśnie i ten pan to jest bardzo był znany w tym okresie, 57 rok, bardzo znanym poetą szwedzkim. On ze mną robił i wywiad i jednocześnie jak ja śpiewałam, to on tłumaczył po szwedzku tekst, jeżeli to był w obcych, a był w obcych językach, bo ja po szwedzku nie śpiewałam. To jest okładka płyty, tyle dziukazek tam są. Ja miałam pieprzyk, który musiałam usunąć, bo groził mi Na wielu fotografiach. Przygadam pani coś. No. Raz jest na fotografii po lewej stronie, a raz jest po prawej stronie. Zależy jak klisze. Jak klisze. Oczywiście. On jest tu, ma pan ślad. Widzi pan? Musiałam usłyszeć. To był duży babik. Wszyscy mi koniecznie chcieli dotykać, żeby zobaczyć, czy to jest namalowane, czy to jest autentyczne. Czy on się już tutaj pojawiał? Przepraszam, że spojrzę jeszcze raz. Si, pan może patrzeć, bo ja go dopiero usunęłam. Czy ja wiem, jakiś... O, jest tak. Jest racja prawdziwa. 15 lat temu. Był po prawej lekarze, była moda, że mówili, że jeżeli pieprzyk zaczyna blednąć, a on był czarny, rzeczywiście jak pieprz, to może grozić rakiem, trzeba go usunąć. Tu jest na wieczorze u księży Palotynów, wieczór Miłosza, ma pan tu, Miłosz jest, to jest pan redaktor Giedroyć. To jest redaktor Giedroyć, kultura paryska to. Voilà, tu jestem ja, tu jest znów Miłosz Giedroyć i pani Hercowa. No wie pan, ja panu dam wszystkie inne kultury poprzednie od lat, gdzie... Nie zdążę w Paryżu Ja wiem, ja panu zresztą nie dam, ja tylko tak mówię, façon de parler, ale rzeczywiście... To było podpisywanie książki już w Bibliotece Polskiej tu w Paryżu. Czy to jest przypadkowy grymas, czy takie jakieś wielkie zasmucenie u pani? Nie, głupi, niepotrzebny grymas. Aha. Jakiś, to nie grymas, bo zapatrzyłam się i miałam, to jest tłumaczka z francuskiego, z polskiego na francuski, nie pamiętam jej nazwiska, tu też ona, bardzo miła młoda pani, ta pani... A, zaraz, tu jest centre, jak proszę mi to... Centre polonaise d'édition, gdzie ja... I za pani plecami jest pani książka, Wiera Gran. Nie, za plecami, a może za plecami. Czy też pani trzyma, nie, pani trzyma ją w rękach. A ta pani to jest żona wydawcy, nie pamiętam nazwiska. Rubę, to jest na północy, w Merostwie. A to Biblioteka Polska, gdzie zapukałam i otworzył nam starszy miły pan. Tak. To jest na Boulevard Saint-Germain. On wcale nie był starszy. Nie, bo mój starszy, młodszy ode mnie. Lubię to pani spojrzenie. Dobrze wypadłam, że tak powiem, z aparatu. Bo nie ma więcej. Nie ma więcej. Nie, bo wkładam, mam pełno zdjęć. Mam bardzo ciekawe zdjęcie z kardynałem Lustigerem. No i gratulacje. Mam zdjęcie z takim wybitnym, jego bardzo lubię, postacią wybitną we Francji, już znanym na świecie, to jest Lavepierre. Zdjęcie na przykład przed Carnegie Hall, gdzie jest ta słynna tablica w murze Carnegie Hall, gdzie oni wkładają afisze na dwa tygodnie, mających się odbyć koncertów. Ale tam była zabawna historia, bo w pewnym momencie przychodziła jakaś rodzina japońska bodajże, kupa dzieci i oni, jak w Ameryce się jest i widzi się, że ktoś robi zdjęcia komuś, to od razu jest zaintrygowany i od razu chce się włączyć i jest od razu to poczucie, że a nuż to coś ważnego. A wobec tego, że Amerykanie są bardzo bezpośredni, nie ma tego takiego
jak u Francuzów, obstrukcji, więc wyłączaliśmy, pytałem się, co to jest. To osoba, która mi robiła zdjęcie, powiedziała, to jest pani artystka i tu jest jej afisz i ona będzie miała za parę dni swój recital, więc robimy jej zdjęcie. Czy my się możemy dołączyć z artystką? My byśmy tak bardzo chcieli. No i co artystka odpowiedziała? Oczywiście wzięłam bachora na ręce od razu, takiego japońskiego małego bachorka ślicznego i zdjęcie, wygląda jak to by była moja rodzina, a oni szczęśliwi poszli. Więc oni ze swoimi aparatami też robili, czyli oni mogą potem powiedzieć, że spotkali krewną w New Yorku.